Mateusz Kaniowski, MMA.pl. Zapasy to najlepszy sport pod sporty walki, pod MMA. Mówię to zawsze i tym razem okazało się to po raz kolejny prawdą. Tak. Tak. Coś więcej z korzystaniem tych zapasów? Taka ekscytacja, że aż za nie mówiłam. No co? No było kilka takich momentów, gdzie poczułam taki instynkt zapaśniczki. No jednak w parterze tam jakby się toczyła ta walka. No, bardzo przyjemnie dla mnie. Krucyfiks zapięty z takich bardziej zaawansowanych technik. Tak. Trenowaliśmy na treningu, moje ulubione. A tutaj fajnie weszło, więc... No taki brutalny jest ten krucyfiks, no. Tak miał wyglądać ten pojedynek? Tak go sobie wyobrażałam, tak wizualizowałam przez 2 miesiące. No i to, co jest w głowie, bardzo często wychodzi jakby na zewnątrz w postaci, prawda, takiego pięknego obrazka, więc... Spodziewałaś się więcej czy mniej po Marcie? Wiesz co? No miałam taką wewnętrzną nadzieję, ale że jakby dłużej to będzie trwało, bo ja jednak lubię wyzwania i lubię, jak nie jest łatwo. No ale nie, no był taki jeden moment, gdzie... nie wiem, muszę jeszcze raz obejrzeć tą walkę, bo tak, wiesz, nie potrafię sobie przypomnieć wszystkiego, co tam się działo. Ale był taki moment jeden, że o kurczę, coś tutaj się zadziało, więc musiałam szybko wrócić do tej pozycji dominacji. Ale no, no fajnie, fajnie, miło. Masz pas, kobiecy pas. Z kim byś chciał zacząć kolejną walkę? Wiesz co, na pewno z jakąś dziewczyną, która tak jak ja ma doświadczenie ze sportem. No, żeby te jednak, żeby to było wyrównane siły. A masz jakąś kandydatkę? Nie wiem, a są jakieś fejmy, dziewczyny, które... Ja na co dzień zajmuję się prawdziwym MMA i poznaję was zazwyczaj wtedy, kiedy zaczynacie walczyć tutaj, więc tutaj mi już powiedzieć. No nie wiem, niech widzowie piszą w komentarzach kogoś, niech polecają, no. Czy nie masz nikogo, kogo nienawidzisz, kogo chcesz sprać w oktagonie? Nie. Walczysz po wakacjach od razu, czy na następnej gali? Mam nadzieję, że jak najszybciej. Czyli we wrześniu może być. Zobaczymy. Bardzo spokojny ten wywiad, żadnych informacji się nie dowiem od ciebie. No zobaczymy, jak będzie, no. Dobrze. Ja czekam na propozycję. Zawsze gotowa jestem, no. Na pewno do treningu wracam. Dziękuję, gratuluję. Ja dziękuję.